Zakaz czytania. Zakaz czytania, Roman Kurkiewicz. Z kalendarza dziejów ludzkości, czyli Dzieci Czasu, Eduardo Galeano. 9 lipca. Słońca, które skrywa noc. W 1909 roku na północnym wschodzie Brazylii przyszedł na świat Vitalino. I sucha ziemia, na której nic nie rośnie, stała się ziemią wilgotną, z której mogły urodzić się jego gliniane dzieci. Z początku były to zabawki, które towarzyszyły mu przez całe dzieciństwo. Z biegiem czasu zabawki zmieniły się w niewielkie rzeźby, tygrysy i myśliwych, rolników ze swymi motykami pracujących w twardej ziemi, pustynnych wojowników mierzących ze strzelb, karawany uchodźców, których wygnała susza, gitarzystów, tancerki, zakochanych, procesje świętych. I tak magiczne palce Vitalina opowiedziały o tragediach i radościach jego rodaków. Tyle Galeano, 9 lipca. To jest zakaz czytania. Roman Kurkiewicz. Zapraszam i dziękuję.